Cześć siemanko, witajcie z tej strony Mati Farmer for 2. No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej serii Największy Rolnik. Witam wszystkich was bardzo serdecznie już po majówce, właśnie majówka, która się rozpoczęła, właśnie się niedawno zakończyła. No praktycznie wczoraj był ostatni dzień majówki, bo wczoraj była niedziela, dzisiaj mamy już poniedziałek, jestem już po szkole, bo mamy godzinkę po 16:20. No i akurat witam serdecznie was w kolejnym odcinku już z przytupem wracamy, moi drodzy, do kolejnych odcinków, które dla was będę tym razem nagrywał, publikował, tak jak było po 15 kwietnia, jeszcze przed tą majówką, które się działo, co i jak, więc także wracamy do pełnej aktywności, żeby nowe odcinki na kanale się już pojawiały z każdej serii, tutaj na systematycznie, tak samo na moim kanale głównym Farmer z Wielkopolski, na który was bardzo serdecznie zapraszam, jak i też na pozostałe kanały, które są wymieniane. Jeszcze zanim tego, to na samym sobie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienia innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymienione. No a co dzisiaj, moi drodzy? W dzisiejszym odcinku z serii Największy Rolnik będziemy sobie, moi drodzy, siać słoneczniki po raz pierwszy, bo jeszcze tutaj słoneczników nie miałem do czynienia wraz z siewami. Zestaw powinniście nam dobrze kojarzyć, bo był tutaj siewnik od Lemkena z kukurydzą, co siałem kukurydzę na kiszonkę. No i nie ukrywam, troszeczkę jest ciężko ten Agrostar miał. Niestety Agrostarem będę siał, ponieważ Ursus T385 musi trafić do mechanika, bo moi drodzy, ostatnio zauważyłem, że ma coraz mało koni mechanicznych, w ogóle tam to wszystkie potrzebne rzeczy, które będzie musiał wymienić mechanik, no to mam nadzieję, że koszta za to wszystko mnie poniosą dosyć duże albo średnie, w zależności od tego, co tam jeszcze będzie do grzebania. Na tą chwilę Ursusem jeździć w ogóle nie będę, dopóki dam do mechanika, więc póki co będziemy sobie rozwiązywać prace polowe i w ogóle też właśnie dojczem, więc myślę, że siewy słonecznika rozpocząć trzeba, bo trzeba w końcu mieć coś zasiane, żeby kurde nie mieć gołych pól. Nie dość, że nadal są dwa pola, więc praktycznie już sobie ruszamy w pole. No i sobie lecimy, zobaczymy, jak sobie ten dojczyk dzisiaj poradzi samemu. No przez najbliższe parę odcinków to na pewno tylko i wyłącznie będę sobie dojcem działał, więc no zobaczymy zresztą, co z tego wszystkiego nam wyjdzie, bo sam nie jestem do końca jeszcze przekonany, ale mam nadzieję, że poradzić sobie te bydle tutaj powinno, więc no swoją drogą myślę, że problemów mieć nie powinien, więc zaraz zobaczymy. Słonecznik mam już ustawiony w siewniku, żeby siał, więc nic innego jak tylko ruszyć sobie w pole i zasiać sobie jak najwyżej słonecznika. Będę chciał obsiać mniej więcej te dwa pola słonecznikiem, bo moi drodzy, ten słonecznik, który będę właśnie miał, no to będzie później szedł na sprzedaż, bo wiadomo, mam ten silos na gospodarstwie, co i jak, no to wypadałoby ten sprzedać, później robić sprzedaże, więc akurat żeby coś sprzedać, to trzeba początkowo to zmagazynować i dopiero zaś później mniej więcej, moi drodzy, wam powiem, poogarniać to wszystko. Opuścimy sobie, moi drodzy, obciążnik, bo ma ciężko widać. Tego dojcza ściąga na boki, więc no generalnie tak to tym dojcem wygląda. No moi drodzy, akurat dzisiaj mam poniedziałek, na dzisiaj akurat ten odcineczek dla was nagrywam, więc no tak to macie odcineczek na poniedziałek. Już jutro zapraszam na kolejny odcineczek z serii Życie Rolnika z Dąbrówki, bo też dawno tej serii nie było na kanale znowu. Więc no mam nadzieję, że i tym razem wszystko pięknie uda się tutaj do was nagrać, abyście widzieli, jak tu mniej więcej sobie pykam i ogarniam, co tam takiego będzie trzeba ogarnąć. Jak widać, dojcza mi ściąga naprawdę na boki, więc ten obciążek jest chyba za ciężki nawet. Skoro go tak ściąga, bo chcę skręcić w prawo, to on mi zaraz skręca kurde na drugą stronę. Opuściłem troszeczkę ten obciążek, ale zobaczcie, on to sobie troszeczkę wolniej. Ale mam za to pewne, że nie ściąga mnie tak na boki, jak zresztą widzieliście to tutaj przed chwilą. No i akurat co, moi drodzy, majówka się niestety skończyła, bardzo szybko zleciała, myślałem, że ta majówka będzie wolniej upływać. No niestety czasu nie miałem zbytnio na nagrywanie odcineczków na zapas, bo roboty troszeczkę miałem, no i teraz ogólnie roboty mam coraz więcej, bo dzisiaj akurat idę do pracy, no i teraz od jakiegoś czasu w sumie będę zaczynał pracować, a wiadomo, pieniążki potrzebne trzeba zbierać, więc no szczególnie na to, co w przyszłości chcę robić, więc na to szczególnie będę zbierał.
Ale no też wyjdę, wiadomo, na swoje wydatki, na życie, rachunki jakieś tam drobne też trzeba zbierać, więc w międzyczasie będzie się chodziło po szkole jeszcze zanim się szkołę ukończy, bo jak się już szkołę ukończy, to już kurde człowiek myśli o czymś innym, ale również o nagrywaniu, moi drodzy, nie zapomnę, bo oto byłby karygodny bunt, jeżeli miałbym to popełnić. Więc no zobaczymy, co czas na to wszystko pokaże. No na tą chwilę już pomału trzeba myśleć o robocie, żeby coś tam już sobie dorabiać. Ale w międzyczasie, moi drodzy, jeżeli chodzi o nowe odcinki, to już teraz będą się pojawiać systematycznie na kanale, żeby nie było, że nowych odcinków już nie ma, bo tego właśnie nie chcę robić. Na obu kanałach nowe odcinki będą codziennie się ukazywać, więc serdecznie zapraszam do bycia na bieżąco, by się o tym przekonywać. Bo naprawdę tych nowych odcinków teraz będzie coraz to więcej. No dzisiaj sobie zasieję tylko to mienno pole tego słonecznika, ponieważ to pole jest większe od tego tutaj, które było brunowane wtedy, te dwa pola, co brunowałem jeszcze przed siewami. No zasiejemy sobie, moi drodzy, słonecznik z tego powodu, że naprawdę jestem ciekaw, za jaką cenę uda mi się zaś ten słonecznik sprzedać w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc no o to tutaj wszystko będę chciał starać się robić, to tylko po to, żeby później zarobek sobie jakiś dorobić większy niż na samych usługach i tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, zanim bym do tego dorobił się, to by mi troszeczkę czasu zajęło, może nawet troszeczkę więcej, więc no lepiej później niż wcale. No i jeżeli chodzi o słonecznik, no to zasiejemy, zobaczymy jaki będzie plon z tych dwóch pól. No i oczywiście będzie też nawożone. Nawozy będę musiał zakupić, bo jeszcze nie mam zakupionych niestety, więc no będzie trzeba zakupić parę big bagów, żeby tutaj było można później czym sypać. Więc no chciałem pod słonecznik, ale jednak zasieję już rozsieję nawóz pod właśnie w słoneczniku. Jak zaczniemy tutaj kiełkować, no to rozsiejemy sobie nawóz. Nie będę raczej odcinka nagrywał z rozsiewania, bo wiadomo, szybko to pójdzie robota. Gdy będzie więcej pól, więcej prac na głowie, no to ewentualnie wtedy coś tam się nagra, a tak czy inaczej to na tą chwilę nic takiego nie będę robił, bo jeszcze nie raz będzie akcja z nawozami czy opryskami także, więc no po prostu zobaczycie sami, jak to będzie wyglądać w kolejnym odcinku już serii Życie Rolnika z Dąbrówki. Akurat na wtorek dla was ten odcinek nagram, więc dzisiaj może wieczorkiem jak z roboty wrócę i tego dla was nagram, żebyście już na jutrzejszy dzień na wtorek widzieli nowy odcinek, żebym go dla was opublikował przy okazji, to już będę miał dla was zrobione. No i tak to będzie, moi drodzy, wyglądać, jeżeli chodzi o nowe odcinki. Ale dobre i to, ważne, że te odcinki będą się ukazywać, tak jak mówiłem, tą aktywność naprawdę chcę robić coraz większą, bo naprawdę dzięki temu kanał się rozwinie. No a gdyby nie tak, to wiadomo, bardzo długo by mi to zajęło przy tej okazji, więc no zawsze coś się tam dobrego trafi. Więc mam nadzieję, że ten słonecznik tutaj nam dobrze więc mam nadzieję, że słonecznik nam tutaj bardzo dobrze pójdzie, że bardzo dobrze nam się przy tej okazji będzie tutaj sprawował, jeżeli chodzi o siew, więc generalnie tak to by wyglądało. Dobra, w międzyczasie zaraz zdjęcie na miniaturkę robię. Kurde, przepraszam za moje gardło znowu, bo jak się dawno nie nagrywało, no to się ma takie zachrypnięte troszeczkę, więc nic się takiego nie poradzi, no niestety tak bywa. Ale no ogólnie mogę od razu powiedzieć, że już nowe odcinki będą systematycznie się pojawiać, tak samo na kanale Farmer z Ryko Polski nowe filmy i nowe vlogi, także codziennie o, mam nadzieję, że również stałej porze, czyli o godzinie 18, a tutaj o godzinie 17:30. Tak jak było, to i tak będzie, więc bo innych planów na przedstawianie godzin nie mam, więc no myślę, że w sam raz powinno to wyglądać. Dobra, sobie zrobimy tutaj nawrotkę. Cofniemy sobie, bo tutaj mamy to drzewo, tutaj kawałek krzewu, więc no nie chciałbym sobie wjechać ciemnikiem, żeby nie utrudnić sobie roboty. Kurde. Więc tak to będzie wyglądać. Dobra, ruszamy. Jeszcze sobie na kartce społecznej może zrobię zdjęcia, parę zdjęć, bo kurde, nieraz tych zdjęć brakuje, żeby popublikować. Więc w międzyczasie coś tam się porobi.
A w zamian tego macie pewne, że na kartę społeczność także nowe zdjęcia będą się pojawiać. Kurde, ale mu się kopie ten Deutsch. Więc no, jednak opór tutaj jest niesamowity, więc no moi drodzy, jak widać oporowo sobie ciśniemy. No i co, akurat dla was nagram odcinek i w międzyczasie do roboty lecę, bo tylko to pole zasieję, bo inaczej bym się męczył i męczył. Znaczy nie to, że męczył, tylko odcinek byłby za długi. No ale się tylko ten kawałek pola zasiejemy, więc moi drodzy, na tym drugim polu słonecznik sobie zasieję już poza odcinkiem. No a w kolejnym odcinku z tej serii mam nadzieję, że uda mi się w końcu jakieś pole zakupić, bo do kolejnego odcinka macie jeszcze czas. Kolejny odcinek z tej serii będzie chyba w piątek dopiero, więc mam nadzieję, że uda mi się pieniążków zarobić sporo. W międzyczasie jakieś usługi szczególnie, żeby ruszyć. No bo już kurde, oczekuję, żeby kupić nowe pole, jakieś takie tutaj zaraz naprzeciwko, żeby mieć blisko gospodarstwa. No i dzięki temu będę miał pewność, że już coś tam rozwój. Idziemy, także moi drodzy, w hodowlę zwierząt również zacznę inwestować. Tutaj te maszyny, nowe nabytki i tak dalej. No zanim jeszcze zakupię, to wiadomo, muszą przejść testy, czy będą mi się podobać, czy też nie, więc no swoją drogą trzeba będzie na to jeszcze poczekać. Ale to moi drodzy, z dnia na dzień praktycznie bym powiedział, czy tam w zależności w jakie terminy tutaj nowe odcinki będą przepadać, więc no dopiero wy po tym się czasie przekonacie co i jak, bo ja na tą chwilę jeszcze nic nie wiem, kiedy mniej więcej pojawi się tutaj jeszcze coś nowego, bo wiadomo, inwestycji jest bardzo dużo, żeby przeznaczyć jeszcze ten remont Ursusa C385, więc ja go zaprowadzę na warsztat. No i moi drodzy, myślę, że przez parę odcinków Ursusa nie będzie na gospodarstwie, tak jest 2 odcinki, może nawet ze 3 odcinki, w zależności od tego, co tu też w międzyczasie będzie robione. Jeżeli pójdzie Ursus do naprawy, do remontu znaczy się, no to moi drodzy, przez ten czas sobie jakieś usługi powykonam, żeby mieć jakiś zarobek pieniędzy, bo na tym nadal mam 123 tysiące ponad złoty na koncie, więc no to jest tak mało, żeby wydać na jakiś nowy nabytek, a naprawdę przydałoby się tutaj nowe pole, żeby jakieś pole połączyć ze sobą, żeby jakiś większy kawałek powstał, albo na przykład te 3 pola, które mam tutaj teraz, to jeszcze jedno i wraz z łąką, ale to zobaczymy, zobaczymy na tą chwilę. To co mam, to mniej więcej tak to też będzie wyglądać. No bo wiadomo, ten Ursus C385 co za niedługo będzie maszyną, będzie ciągnikiem tylko i wyłącznie do prac takich na gospodarstwie, czyli na przykład do obrządków w międzyczasie, bo wiadomo, na 2 ciągniki będzie mieszanie paszowozu, bo jeden ciągnik będzie chodził, żeby obroty miał uruchomione i tak dalej, bo jak będzie tutaj paszowóz, a paszowóz bardzo będzie mi tutaj potrzebny, no to dobrze o tym wiecie, że bez paszowozu tutaj się tak nie oprze, jeżeli chodzi o rozwój hodowli krów, no bo tak tutaj będzie wyglądać, więc no na tą chwilę hodowla krów tutaj będzie się najbardziej rozwijała. No a w międzyczasie jakaś robota, pole, łąka. Jeżeli chodzi o siano kiszonkę, która była tutaj koszona, owijana, prasowana, zgrabiana, prasowana i owijania wrzęt i owijania, no to osiano kiszonkę owinąłem. Naprawdę bym się nie spodziewał belek, bo wyszło mi aż ponad 30 belek z jednej łąki. Tylko i wyłącznie na osiano kiszonkę robiłem, więc jakiś zapas na tą chwilę mam, jeżeli chodzi o osiano kiszonkę, więc nie muszę się już przejmować, że ojejku, braknie mi zaraz siano kiszonki. Jak dobrze naliczyłem, to z jednej łąki mi teraz dało, tej, którą mam, dało mi z około 30 chyba 7 bel owiniętej siano kiszonki, więc no naprawdę jestem zadowolony z tego, co tutaj było. Czyli jednak ten obornik, który był też troszeczkę rozrzucany z początku, no to wam powiem, że naprawdę dał. Ale będzie teraz sypany nawóz na łąkę. Tak samo jak kupię, bo do słonecznika i w ogóle parę big bagów będę chciał zakupić. No to w międzyczasie rozsieję na łąkę, żeby już ta łąka miała tam jakieś nałożenie, że kolejny pokos, który będzie na suche siano, żeby też mógł mnie na przykład zaskoczyć. Więc no mam nadzieję, że i tak się uprze, że tak to będzie wyglądać. Bo na to wszystko jeszcze wiadomo, jest czasu sporo, ale no zanim to, no to jeszcze daleka droga. No chyba, że kupię nowy kawałek pola albo gdzieś kawałek nowej łąki czy coś i już dojdę na przykład 2 łąki, to już będzie oporowa robota jeszcze większa. No bo wtedy może coś tam się zakupi. Zobaczymy, jak będę tutaj stał z pieniędzmi na koncie. Na tą chwilę naprawdę chcę zakupić ten paszowóz, maszynę do ścielenia, ścielarkę, no i tam jeszcze jakieś inne nowe nabytki.
Remont Ursusa C385, więc no za to też jestem ciekaw, ile mnie to wykosztuje. No szczególnie myślę, że wymiana jakiejś części pewnie pójdzie coś tam, bo już zauważyłem, że coraz mniej jeździ w trakcie prac, jak teraz w trakcie bronowania, co było odcinek ostatni chyba z bronowania przed siewami słonecznika, no to już zauważyliście zresztą, że już wolno się tym Ursusem poruszałem. Dojczyk jeszcze by wytrzymał, bo wytrzyma, bo jak widać jeszcze ma sporo mocy w sobie, więc o to nie muszę się przejmować. Więc no generalnie tak by to też, moi drodzy, to wszystko tutaj pięknie wyglądało, więc no ogólnie tak to będzie i tak mam nadzieję, że będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o serię Życie Rolnika z Dąbrówki na jutrzejszy dzień, czyli na wtorek, to będzie naprawdę też oporowa akcja, bo będą akcje nawozy. Właśnie nawóz będzie rozsiewany w jęczmieniu, jak i w rzepaku. No i jeszcze będą dodatkowo opryski na środek chwastobójczy, bo te chwasty jednak, że troszeczkę przeszkadzają, to jak będę przede wszystkim pryskał. Opryskiwacz mam. Rozsiewacz nawozu na tej serii, co właśnie mam, więc nic innego jak tylko ruszyć trzypekiem, bo Ursusem trzypekiem to mówiłem, że będę takich prac lżejszych brał. Typu sianokosy, niesianokosy, opryski, nieopryski, rozsiewanie nawozu. No i jeszcze jak tam jakieś drobne prace da radę uciągnąć, to myślę, że też sam raz myślę, że trzypekiem damy radę sobie tutaj pooganiać, tak jak żeby miał ręce i nogi, więc miejmy nadzieję, że maszyna sobie poradzi i mnie nie zawiedzie. Wiadomo, polska marka, polski ciągnik, to powinien sobie dać przy praktycznie wszystkim radę. No jednak się tak nie wydaje, hopsiu, bo to nie jest tak, jak sobie każdy może teraz pomyśleć, że ojejku, mało koni mechanicznych czy czegokolwiek innego. Dobra, zapiszę sobie grę i lecimy sobie pięknie dalej z siewami. Już końcówka, w sumie ostatni pasek, ostatni przejazd i na tym zakończę dzisiejszy odcinek, no a resztę się sobie zakończę już poza odcinkiem, bo naprawdę do tej pracy dzisiaj idę. Pierwszy dzień praktycznie dzisiaj po majówce, więc no trzeba w końcu zacząć zarabiać na siebie co i jak, żeby kurde jakieś rachunki płacić i takie tam. Sami dobrze wiecie, jak to jest bycie dorosłym. Więc no szczególnie na to, co trzeba przeznaczyć pieniążki, więc tam wszystko w jednym. Więc teraz nowy odcinek, który będę szczególnie dla was nagrywał, no to będę nagrywać go bardziej wieczorami, gdzie już tutaj na farmie poogarniam rzeczy, bo na kanale Farmy Wielkopolskie tam też wszystko będziecie widzieć na kanale już teraz po tych przerwach, bo już naprawdę mam dosyć tych przerw, nie chcę mi się ich robić. Więc miejmy nadzieję, że i tym razem wszystko pięknie się uda, że dzięki temu będzie ta aktywność większa. No i też mam nadzieję, że kanały oba się tutaj zaczną też dobrze rozwijać przez te daily, które będę chciał tworzyć. No, aby miejmy nadzieję, że się uda tak tutaj poganiać. Kurde, jeszcze to drzewo mi tutaj przeszkadza. Dobra, już jest opanowany, więc pasuje. No też ten doczek widać, że ma ciężko, bo nie dość, że zestaw ciężki. Ten lemken tutaj pewnie waży swoje obciążnik, także tutaj waży, bo na obciążniku mam z przybliżenia, czekajcie, ile mi tutaj pokazuje kilo? Chyba 1600 albo 1200, jakoś tak, bo skoro aż tak mi to ściąga na boki, to na pewno ma tutaj obciążenie niesamowite. Więc no nie oszukujmy się, że nie jest lekko, bo nie jest. Więc generalnie tak to też, moi drodzy, przy tym wszystkim wygląda. Ale wiadomo, oporowo, bo oporowo, żeby nie było, że nie ma oporu, bo pewnie zaś sobie każdy pomyśli, czemu nie ma oporu, jak jest tu opór na cały czas, na pozostałych seriach, które mam, także oporowo się dzieje, a będzie jeszcze bardziej oporowo, więc no równie za tym możecie za niedługo poczekać, bo naprawdę dzięki temu wszystko tutaj zacznie się naprawdę dziać. A co dopiero jak zacznie się rozwój serii po przebudowie gospodarstwa,
Jeżeli chodzi o przebudowę gospodarstwa na 50 odcinków na tej serii rolnik, największy rolnik znaczy się, no to tutaj na pierwszą przebudowę gospodarstwa za dużo nie zmienię. Po prostu sprzedam jeden warsztat, bo jeden warsztat tutaj mam, czy tam garaż prędzej. To mi troszeczkę załadza miejsca, a przydałoby się, bo skoro będą nowe nabytki, nowe ciemniki, nowe sprzęty w ogóle, no to jednak gdzieś miejsce muszę mieć, a ewentualnie miejsce na nawozy, czy tam na rozsiewać do nawozu, opryskiwać, jakieś zakupie pewnie w przyszłości, bo opryskiwacza tutaj jeszcze nie mam od momentu, gdy ta seria się rozpoczęła, więc no będzie trzeba tutaj bardzo dobrze o tym wszystkim, moi drodzy, myśleć jak należy, więc no generalnie tak to też wygląda. I tak oto akcentem skończyliśmy sobie siewy słonecznika na pierwszym polu. Miejmy nadzieję, że plon będzie zaskakujący. Kolejny odcinek, moi drodzy, jak się nie mylę, będzie w piątek z tej serii. Więc już serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Największy Rolnik. To jest chyba 43 albo 42 lub 44 odcinek właśnie z tej serii. A ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie z tego miejsca. Jeżeli Wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarz, udostępniajcie innym. Życzę Wam przede wszystkim miłego oglądania, oglądajcie do samego końca. A jeżeli macie jakieś pytanka do rozwoju serii, co i jak, to zadawajcie na karcie społeczności pod postami, zdjęciami i tak dalej. Jak i też, moi drodzy, bądźmy filmami, które będę publikował już teraz w dzień. Mam nadzieję, że tak się oczywiście uda. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć!